Siemanko! Siemanko. Siema Marcel, dobrze mnie słychać? No dobra, zaczynamy od rozgrzewki, głowa w dół. Od ucha do ucha.
przywitamy. Hello! Pajacyk. Ręce do przodu. Dobrze, nóżki szerzej. Moment, zrobię sobie matę. Nogi szeroko. I robimy przysiad boczny. Trzy.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i to samo noga prosta. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i przytrzymujemy. O! Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Jak noga jest trochę wyżej, się nie przejmujcie. Trzy, dwa, jeden. I to samo z drugiej strony. Najpierw kolanko. Gotowi? To idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, noga prosta. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pięknie. Słuchajcie, siadamy sobie stopy razem i teraz robimy taką sprężynkę. O, ktoś tam się do nas dołączył, przywitał się. No, siema Mariola! Z czasem. Co jest godzina w ogóle? Która godzina? 20.17. A to mamy całe 43 minuty na masakrę w pierdolę. Słuchajcie, więc wyjaśnię wam ćwiczenia. Będziemy robić przysiady. Jeżeli macie problem z przysiadem, możecie użyć krzesła i po prostu siadać na krzesło. Wstawać z krzesła, bieg bokserski, wykroki, później będą pompki, shoulder tapsy było ostatnio, czyli w desce będziemy się klepać po ramieniu, alpinista, brzuszki, wznosy nóg i Russian twisty. Powtórzenia ja będę z wami robić i teraz pierwszą rundę, oczywiście nadam troszeczkę tempo, jeżeli ono się okaże zbyt szybkie, to po prostu dajcie mi znać w komentarzu, czy dajecie radę, czy jest za szybko, czy za wolno i po prostu postaram się dostosować. Więc zaczynamy za chwilę od przysiadów sztuk 20. Gotowi? Świetnie, to jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, połowa za nami i jedziemy. Raz, dwa, bardzo dobrze. 3, 4.
mamy rąk pod tyłek, dłonie mamy blisko, uginamy kolana, to jest najprościej. Jak będzie za łatwo, prostujecie lub całkowicie prosto, ok? To jedziemy. 10 razy. Raz. I w dół. Dwa. Trzy. Dłonie odpychają się od podłogi. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Bardzo dobrze. Osiem. Dziewięć. Pamiętajcie, jak za ciężko, to w kącie prostym, bez dotykania stopami podłogi. I 10, ostatni. I teraz będą Russian twisty. I nie tańczymy kankana, tylko odwracamy się za dłońmi. Albo mamy nogi w powietrzu, lub delikatnie możecie oprzeć sobie je o stopę. 30 razy, czyli po 15 na stronę. Ok, to można zrobić oczywiście szybciej. Jak ktoś chce, może mieć ciężar w postaci siema, w postaci na przykład butelki wody i jedziemy. Raz, dwa, liczę do 15. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pięknie, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście i bardzo proszę, mamy pierwszą rundę. Dajcie znać, jak było, czy było za szybko, czy za wolno, czy przyspieszyć. Macie czas na napicie się wody. Jakąś minutkę zrobimy sobie przerwę, także zdążycie się do mnie odezwać. Czy coś napisać. Na przykład hello, jak się masz, albo coś tam. Więc zostało nam jeszcze 30 sekund przerwy. Ile rund zrobimy? Nie wiem, może 5, może 7, może 10 dla hardcore'ów, jak ktoś będzie chciał. To myślę, że zapamiętacie ogólnie ten trening. I możecie sobie oczywiście zwiększyć ilość serii dla większych wrażeń, na przykład, jeżeli ktoś ma potrzebę. Także zostało nam 10 sekund. I zaczynamy od przysiadów, sztuk 20. 5, 4, 3, 2, 1 i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jeszcze dyszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięknie, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Poczekam, aż skończycie i przechodzimy do biegu bokserskiego. Za 5 sekund, także przez 20 będziemy sobie boksować. 3, 2, 1 i go. Połowa za nami. Jeszcze 5 sekund. I czas. Wykroki. Po 10 na
Zaczynamy za 3, 2, 1 i jedziemy. Hop. Jak najszybciej. To jest tylko 20 sekund. Nie szuracie stopami po ziemi. Połowa za nami. I czas. I przechodzimy do brzuszków. 20 brzuszków do pełnego siadu. Stopy razem, kolana szeroko, ręce za głową robią zamach. I jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięknie. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, połowa, raz, dwa, trzy, pięknie, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ostatni 10, wznosy nóg. Po czym robimy Russian swingi. Możemy sobie wziąć obciążenie w postaci butelki. Przyjmujemy pozycję. 30 razy ogólnie jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja liczę tylko jedną. Osiem, dziewięć, dziesięć. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Pięknie. Druga runda za nami. Minutka przerwy. Może ciutkrócej zobaczymy, jak się czujecie, dajcie znać. Pod koniec treningu nasze obciążenie będzie dużo lżejsze. Jak będziemy pić wodę. Zaraz zaczynamy przysiady, 20 sztuk. Okay. Jeszcze chwila przerwy na wodę. Na siku już nie starczy czasu. W kolejnej rundzie możecie szybko iść do sikalni. Także jedziemy, przysiady 20. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, połowa, pięknie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, świetnie, 7, 8, 9 i ostatni 10. Przygotowujemy się do biegu bokserskiego przez 20 sekund. Zaczynamy za 10 sekund. Trzy, dwa,
pozycja i idziemy. Raz. I druga. Dwa. I druga. Trzy. I druga. Cztery. I druga. Tam jest. No, pięć. Możecie dołączyć do treningu. Zapraszam. I druga. Sześć. Połowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
powiedzcie mi, czy tempo jest ok? Czy nie jest ok? Czy przyspieszyć? Dobrze. Rozumiem, że skoro nic nie piszecie, to znaczy, że jest ok. Także zaczynamy za 20 sekund, oczywiście od przysiadów. 20 sztuk. Ale możecie się oprzeć oczywiście o krzesło i sobie
trochę wody. Już 50 minut treningu i za chwilę będzie rozciąganko, chwilę, oczywiście niedużo, chyba że macie ochotę na 10 rund, to możemy zrobić. Dobra młodzieży, słuchajcie, pozycja, jedziemy przysiady, to jest ostatnia runda i dajemy z siebie wszystko i ciut więcej, ok? To tak jak wiecie, na koniec świata i jeszcze dalej, ok? To jedziemy. Raz, dwa, 3, 4, pięknie, 5, 6, 7, 8, 9, 10, połowa za nami, jedziemy. Raz, przyspieszamy, 2, 3, 4, już prawie koniec, 5, 6, 7, 8, 9 i ostatni 10. Za chwilę będzie bieg bokserski. Za 5 sekund. I jedziemy. 3, 2, 1, go. Hop. Kolanka wysoko, nóżki. Szybko, szybko. W ostatniej rundzie przyspieszamy. Połowa za nami. Bardzo dobrze. Jeszcze chwila. 3, 2, 1. Czas. Wykroki. Złapcie oddech. Pozycja. Zaczynamy od jednej. Pamiętamy o drugiej. I jedziemy. Raz i druga. Dwa i druga. Pięknie. Trzy i druga. Cztery. Druga. 5, druga, 6, druga, 7, druga, bardzo dobrze, 8, nie poddawać się, druga, 9 i ostatni, 10 i oczywiście ostatni na drugą, brawo. Musicie sobie rozluźnić trochę nogi poprzez galaretkę. Na przykład tak. Albo tak. Po prostu nimi potrząśnijcie. I teraz przechodzimy do pompek. 10 pompek. Pozycja. Dobrze. I jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Pięknie. Cztery. 5, 6, 7, bardzo dobrze, 8, 9 i ostatnia pompeczka, 10, brawo. Chwilę poczekam, jakby nie było, zrobiliście 50 pompek, być może to niektórzy pierwszy raz zrobili 50 pompek, ale w takim treningu nie jest to w ogóle odczuwalne. I przechodzimy do shoulder tapsów. Za 5 sekund pozycja deski i możecie się poklepać w ramieniu, że tak świetnie mu poszło. Także 3, 2, 1, jedziemy. Raz, dwa. Ja liczę teraz w jedną stronę. 3, 4,
czas. Ok, i brzuszki. I mamy koniec. Gotowi? Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Połowa. I jedziemy. Jeszcze dyszka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięknie. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I ostatni. Dziesięć. Zostaną jeszcze dwa ćwiczenia. Są nóżki. Resztę twiste. Chwilę poczekam. Może kupić sobie te taśmy, bo w sumie gdzieś moje. Pozbyłam się moich. Ok, kładziemy się, nogi do góry, jedziemy dyszkę. Raz, z nosem nóg, pięknie. Dwa, już prawie koniec. Trzy. I w dół. Cztery. Pięknie. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I ostatni. Dziesięć. Super. I ostatnie ćwiczonko, Russian twist, będę liczyć jedną stronę, po 15 na stronę, zaczynamy za 5 sekund, w sumie 3, 2, 1, jedziemy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jedziemy, raz, 2, 3, 4, 5 i pięknie. Trening mamy zrobiony. Za chwilę przejdziemy do rozciągania. Napijcie się wody. Oczywiście możecie sobie zrobić foteczkę, selfiaczkę i wrzucić w komentarzu. Będzie mi miło. Jak zobaczę, jak ociekacie zajebistością razem ze mną. Teraz prawa rączka idzie przed nas, lewą zadzieramy z drugiej strony. Staramy się ramię ściągnąć, nie przykładać do twarzy. Jedna ręka pcha nas w przeciwną stronę, druga jej nie pozwala się wydostać. I teraz tą rączkę prostą zadzieramy za głowę. Między ręce i robimy taki koci grzbiet, wdech i z wydechem ręce do boku. I teraz lewa ręka, wdech. Rączkę dajemy w głowę, dociągamy łokieć. Mocny skłon. Okay. Noga lewa prostuje się.
dłoni. Jeżeli czujecie, że tu się już rozciągacie, to tak zostajecie oczywiście. Jeszcze parę wdechów. Ok, i teraz przekładamy nogę. Ręką przeciwną dociągamy do siebie to kolanko i odwracamy się oczywiście w drugą stronę. Dobra, dwie nóżki proste. Proste plecy, mamy wdech, rączki do góry z wydechem, mocny skłon. Przechodzimy do plecy otwartego, łapki pod ramionami, kolana pod biodrami, wdech, plecki, brzuszek w dół, głowa do góry i z wydechem zaokrąglamy grzbiet i znowu wdech, głowa patrzy do góry i z wydechem wciągamy pępek, zadzieramy palce, podnosimy dupeczkę i mamy psa z głową w dole. Chwilę sobie oddychamy, staramy się pięty wbić w podłogę. Nie chodzi o przysunięcie dłoni do nóg. I teraz przechodzimy do zwisu. Uginamy kolankę i przez rolowanie kręgosłupa powoli do góry. Główka jako ostatnia. No i trzy wdechy na koniec. Wdech. Jeszcze raz wdech. I dziękuję, jeszcze jeden, miało być trzy. I dziękujemy bardzo za super trening. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie oczywiście, żeby spożyć coś wartościowego. I to nie będą ciastka, chyba że proteinowe na przykład. No to być może wasi trenerzy się zgodzą. Także do zobaczenia następnym razem i spokojnej nocy.